Już w środę suwalscy radni ocenią roczną działalność prezydenta miasta. Najpierw radni zapoznają się z obszernym, liczącym około 170 stron raportem o stanie miasta, po czym wypowiedzą się w kwestii udzielenia prezydentowi wotum zaufania. Po analizie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2018 rok, kolejne głosowanie. Tym razem nad absolutorium dla Czesława Renkiewicza. Warto dodać, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało już pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, choć nie obyło się bez uwag. Izba zaleciła miastu podjęcie skuteczniejszych działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Ci winni są miejskiej kasie ponad. 16 milionów złotych. Rada podejmie również decyzję w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy jako odrębnej jednostki miejskiej. Do tej pory funkcjonował on jako komórka organizacyjna miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Jeżeli Rada zaakceptuje proponowaną w tej sprawie uchwałę, dom jako wyodrębniona jednostka rozpocznie działalność z nowym rokiem kalendarzowym.